Bezdyskusyjnie każdy w 2020 roku przechodzi trudne chwile. Czy to zawodowo, czy osobiście, mamy po prostu pod górkę. Izolacje, lockdowny, pandemia, polityczny chaos. Nie ma wesoło. A jednak można wykorzystać ten trudny czas na to, by nie tylko przetrwać, ale zmienić sposób, w jaki patrzymy na świat. I to diametralnie. Jak to zrobić? Zapraszam na materiał. Dzisiaj garściami czerpiemy z książki Myśleć jak mnich Jaya Shetty'ego, który przekłada swoje doświadczenie bycia faktycznym mnichem w Indiach na lekcje, jakie możemy wyciągnąć żyjąc we współczesnym świecie. Link do książki jest w opisie filmu, gorąco polecam. Zanim wymienię 3 kroki, które są niezbędne do tej zmiany, warto przytoczyć specyficzny sposób rozumowania, który stoi za kompletnym i spełnionym życiem, według Jaya. Warto by swoje decyzje podejmować, mając na uwadze 3 składowe nas samych. Bez tej optyki będziemy w życiu ciągle szukali sensu, znaczenia i szczęścia. Chodzi o to, by kierować się głową, sercem i dłonią. Brzmi trochę ezoterycznie i czasem naiwnie, ale już rozwijam. Kierując się głową w decyzjach, ustalamy królowność naszej wizji. Wiemy, czego chcemy, ustalamy naszą ścieżkę, cele, liczymy, kalkulujemy i planujemy. Kierując się sercem w decyzjach, mamy wgląd w naszą intuicję, zerkamy poza wizję, kalibrujemy na bieżąco nasze plany, podejmujemy trudne wybory, mamy odwagę. Kierując się dłonią w decyzjach, chcemy podawać innym pomocną dłoń, jesteśmy wyrozumiali, empatyczni, służymy innym swoją pracą i działaniem, przekazujemy wiedzę dalej, pomagamy. U nas w kulturze zwykło się mówić o rozumie i sercu i sądzę, że taka perspektywa jest świeższa i ciekawsza. Jak więc wyglądają te 3 istotne kroki do zmiany? Pierwszy krok. Odpuść. Odpuszczanie związane jest z 4 istotnymi zadaniami. Odnaleźć swoją tożsamość, odsunąć negatywność, żyć intencjonalnie i odseparować się od lęku. Tożsamość jest ściśle związana z wartościami, jakie wyznajemy. Wartości te natomiast są w dużej mierze narzucone społecznie lub na etapie wychowania. Tutaj pojawia się bardzo skomplikowany proces wyciszenia tych odruchów, jakie uważamy za naturalne, które są narzucone, zaczynając od oczekiwań, czyichś opinii i zobowiązań. To ciężkie, bo wiele rzeczy robimy nieświadomie i wręcz automatycznie, ale jeśli popracujemy nad tym i spędzimy trochę czasu, by się przegryźć przez społeczną presję i warunkowanie, któremu jesteśmy poddawani, to po czasie zaczniesz odkrywać własne wartości. Możesz się śmiało podzielić na wartości wysokie i niskie. Wysokie to będą wdzięczność, oddanie, prawdomówność, współczucie i tym podobne. I wysokie będą prowadziły do spełnienia, szczęścia i poczucia sensu w życiu, natomiast niskie wartości takie jak chciwość, złość, pożądanie, zazdrość będą prowadziły nieuchronnie do wielu nieszczęść w życiu. Kolejna rzecz to odsunąć negatywność. Warto sięgnąć tutaj do mądrości stoików, którzy nie dawali się pochłonąć w rozpaczy, nie nakręcali tej spirali negatywności nawet w trudnych chwilach. Co warto zrobić? Mieć świadomość, wiedzieć, kiedy to się dzieje i zmienić swoje zachowanie. Te 3 kroki. Odseparowanie się od lęku to bardzo bliski stoickiemu podejściu punkt dotyczący kluczowej rzeczy w życiu – lęku i przywiązania. Istotnie boimy się w życiu rzeczy, które możemy stracić, do których jesteśmy przywiązani i to nie chodzi głównie o materialne rzeczy, ale właśnie o przywiązanie do własnego ego, do godności, do swojej wersji historii, do takiej niezdrowej, narcystycznej wizji siebie. To boli najbardziej, gdy ktoś zagraża naszemu wizerunkowi w grupie, gdy czujemy złość czy zazdrość, bo ktoś godzi w nasze ego. Wówczas wprowadzamy do życia ogrom lęku i nieszczęścia. Z odseparowaniem się od tego lęku nie chodzi o to, żeby wszystkiego się pozbyć, żeby pozbawić się godności czy przywiązania do swoich tradycji. Chodzi o to, żeby żadna z tych rzeczy nie była do ciebie niezdrowo przywiązana, nie tylko ty do tych rzeczy. Wówczas nikt nie może tego zdeptać i zniszczyć, bo choć to dla ciebie ważna rzecz, to nie jest dla ciebie niezbędna i sam wybierasz reakcję na daną sytuację. Nie jesteś pozostawiony samemu sobie, temu wichrowi emocji. Drugi krok. Wzrastaj. Wzrastanie to takie zadania jak znalezienie sensu, ćwiczenie konkretnego nastawienia i okiełznanie swojego ego. Znalezienie sensu to dla wielu największa zagadka w życiu. Zagadka, która często odbija się czkawką w życiu w postaci kryzysu wieku średniego. Warto więc znać przydatny przepis na owy sens, czy jak autor to określa, powołanie. Potrzebne są 3 składowe. Jesteś w tym dobry, naprawdę to lubisz i co istotne i dodaje tym poszukiwaniom prawdziwie istotnego kontekstu, to musi być to przydatne dla innych. Czyli nasz życiowy sens to nie tylko sztuka dla sztuki. To, co robimy, musi w jakiś sposób odnosić się do ludzi dookoła. Pasja, jeśli nie przydaje się ludziom dookoła, nie służy im, może łatwo wygasnąć. Jest też praktyczny wymiar tego. Jeśli to, co robisz, służy innym, może stać się twoją pracą, zawodem, no i może zostać zmonetyzowane. Ćwiczenie naszego nastawienia możemy podzielić na dwie istotne grupy cech. Umysł mnicha i umysł małpy. Umysł mnicha, według Jaya, to przede wszystkim skupienie, nadawanie czynnościom sensu, zajmowanie się jedną ważną rzeczą naraz. Umysł małpy natomiast to będzie rozmyślanie bez końca, rozbijanie wszystkiego na drobne, bycie ciągle zajętym, ciągle czymś innym, ciągłe gonienie nowego celu, zgadzanie się na każdą nową rzecz, która przychodzi w życiu, każdą ofertę, propozycję, skakanie z zadania na zadanie. Tutaj odwołam się do powstrzymywania negatywności w życiu, do tego, co już mówiłem wcześniej, czyli tych trzech zasad, tych trzech kroków, by wiedzieć, że to się dzieje, obserwować, kiedy małpi umysł występuje i umieć zmienić swoje zachowanie w danym momencie. A jak to jest z tym okiełznaniem swojego ego? Ego to rozległy temat związany z naszym poczuciem wartości, ale i wrażliwością. Definiując to w taki sposób, można bardzo łatwo dostrzec, gdzie nasz umysł nas zaprowadzi, jeśli nie panujemy nad naszym ego. Jednym razem jesteśmy najlepsi na świecie, innym maksymalnie beznadziejni. To wrażliwe ego, które właśnie w takich momentach się umacnia, a nam utrudnia zmianę, bo wygłaszamy bardzo kategoryczne opinie na swój temat. Warto więc świadomie rezygnować z tych obu ekstremów. Wiem, łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Wybierz jednak drogę, w której jesteś świadomy swoich słabych i silnych stron i dbasz o nie porówno. Nie zaniedbujesz lub zapominasz o wadach, ale i nie dajesz ponieść się tylko zaletom. Pomoże w tym opieranie swojego ego o relacje z otoczeniem. To znaczy, warto pamiętać dwie rzeczy. Złe rzeczy, które zrobiliśmy komuś, dobre rzeczy, które ktoś zrobił dla nas. Oraz warto zapominać dwie rzeczy. Dobre rzeczy, które my zrobiliśmy dla innych, żeby się nie chełpić, i złe rzeczy, które inni zrobili nam, żeby nie odczuwać złości i nienawiści. Jak więc widzisz, w takim schemacie ciężko jest żywić długą urazę i zatruwać sobie nią życie. No i trzeci krok. Zmiany. Dawaj. Pomaganie innym potrafi sprawić, że nawet trudna praca będzie sprawiała przyjemność. To bardzo istotne, by próbować pracować tak, by pomagać innym. Często osoby, które pogubiły się w życiu, odnajdują się właśnie w służbie potrzebującym, np. w wolontariacie, czy na odpowiedzialnych stanowiskach. Warto o tym pamiętać, w szczególności jak masz trudność z znalezieniem sensu w życiu. Pomaganie innym może pomóc tobie odnaleźć sens, pasję i znaczenie w pracy. Dawanie wpływa na nas na 4 różne sposoby. Po pierwsze, poznajemy nowych ludzi i zbliżamy się do nich. Po drugie, pozwala ci pielęgnować wdzięczność za to, co już masz, za to, co możesz mieć. Po trzecie, podnosi empatię i uświadamia nas o potrzebach innych. Po czwarte, buduje pewność siebie. Ta pewność siebie jest bardzo ważna, bo robiąc coś dla innych, oddając coś, uczestniczymy w czymś więcej niż tylko w pracy. Uczestniczymy w misji, w czymś ideowym, w czymś większym niż my sami i ważnego dla innych. To były 3 kroki do zmiany, zawarte w książce Myśleć jak mnich. Link do książki jest w opisie, a ja dziękuję za twoją uwagę i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny, cześć.